Hej siemano, witam was w Planszomaniaku, gdzie w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o grze ze stajni Tiny Epic. Są to mali epicy wikingowie, wydani przez Galaktę. Jest to gra od 1 do 4 graczy, gdzie dla jednego gracza mamy jakieś tam specjalne zasady, natomiast od 2 do 4 graczy jest to gra jak najbardziej w pełni strategiczna, z rywalizacją, gdzie będziemy właśnie rywalizować o runy, które są przypisane do wysp oraz do kart łaski. Jak to wszystko pozyskać? Oczywiście zapraszam was na zasady, one są w linku poniżej. Więc co, jak już mamy omówione zasady, można omówić ogólnie jak ta gra mi tutaj przypadła. Mechanika samej gry jest dość taka neutralna, bym powiedział. Nie jakoś mocno rozwalająca, że wow, co oni tutaj stworzyli. Jak to w ogóle się gra, jaka to jest niesamowita gra. Tutaj takiego epika bym nie miał, jeżeli miałbym tak to jakoś określić, jakoś wam to przytoczyć. Natomiast gra jest jak najbardziej wciągająca, poprawna. Nie zauważyłem błędów takich, że coś mi nie gra w tej grze, w tej mechanice. Oczywiście mamy mnogość naszych strategii, jakie możemy obrać. Najczęściej te strategie gdzieś będziemy obmyślać na samym początku rozgrywki. Ze względów takich, że zobaczymy, jakie karty łaski, bo one są losowe oczywiście, są i w jakiej są kolejności, bo możemy pobierać jedynie te skrajne karty łaski, oczywiście do walki. Przechodząc do kart wikingów, są naprawdę dobrze opisane. Na początku mamy po prostu wartość tej karty, jeżeli wystawimy tego wikinga do walki. Potem mamy tę akcję podstawową, jeżeli normalnie zagramy tego wikinga. No, tu mamy akcję typu poruszenie statkiem, budowa statku, czy tam świątyni. Ewentualnie, co tam jeszcze było, zdobycie zasobów. Zasoby są jak najbardziej ważne, trzeba dobrze nimi zarządzać w trakcie rozgrywki. Tutaj oczywiście nie mam żadnych spostrzeżeń. Natomiast akcje runiczne, no są ciężkie czasami do wykonania. Przede wszystkim potrzebujemy mieć symbole z zagranych wcześniej kart wikingów. Oczywiście co epokę one się resetują, więc na samym początku drugiej epoki czy trzeciej nie mamy żadnego wikinga. Możemy polegać co najwyżej na runach, które zdobędziemy z wysp. Jest to całkiem spoko zagranie, ponieważ samo dobieranie tych kart wikingów jest w postaci draftu. To nie jest tak, że dostaniemy losowe karty na samym początku, tylko my decydujemy od samego początku, jakie karty sobie dobierzemy. To jest na tyle dobre, ciekawe i pozwalające na obranie ciekawych taktyk, ponieważ no, my decydujemy, jakie karty będziemy posiadać. To jest bardzo ważne i mechanika draftu w tej grze naprawdę dobrze się sprawdza i bardzo dobrze współgra z tym, jak to wygląda. Jeżeli oglądaliście zasady, zapewne wiecie, że żeby wygrać rozgrywkę, trzeba zdobyć runy odpowiedniego boga w jak największej ilości. Czyli pierwsze mamy runy wyspy, potem mamy runy z kart łask. One są troszeczkę mniej punktowane niż runy wyspy. No i też trzeba patrzeć, który z bogów ma najwięcej... jest najwyżej, jeżeli chodzi o jego tor postępu gniewu. Gniew oczywiście zdobywamy przez zdobywanie wysp. Jeżeli ten znacznik runy przechodzi między graczami, no to nasi bogowie się denerwują. Tak samo zwiększamy gniew boga, jeżeli nasz wiking przegra bitwę, jeżeli chodzi o kartę łaski. Wtedy przegrany wiking zwiększa postęp gniewu danego boga. Symbole mamy na kartach wikingów, więc tutaj nie ma jak najbardziej problemu, żeby wiedzieć, który. Póki jeszcze jesteśmy przy bitwach, warto by było wspomnieć, że bardzo fajnym rozwiązaniem jest to, że przegrany i tak dostaje jakąś nagrodę. Wiadomo, zwycięzca bitwy dostaje kartę łaski, natomiast jeżeli przegramy, dostajemy nagrodę od naszego boga. Czyli jeżeli wiking miał dany symbol, powiedzmy, nie wiem, tam to C różowe, w takim razie dostaliśmy od niego jakieś boskie
boską łaskę. Ją oczywiście możemy wykorzystać dla siebie lub dla przeciwników. Wiadomo, zależnie od tego, jaki jest w ogóle tekst tej łaski. Na mapie naprawdę sporo może się podziać, pomimo malutkich rozmiarów tej mapy. Mamy osady, które możemy plądrować, oczywiście do tego potrzebujemy stali. Stal jest naszym zasobem, tak jak pamiętacie z zasad. No wiadomo, im później, tym więcej tej stali musimy użyć, ponieważ nasza epoka się rozwija. Przechodzimy do kolejnych lat, gdzie te osady są bardziej rozwinięte. No to jak najbardziej współgra ze sobą. Osady są kolejnym elementem taktyki, gdzie musimy wykorzystać, co z taką zniszczoną osadą możemy zrobić. Możemy zwiększyć gniew danego boga, możemy wziąć jakieś zasoby, zbudować coś. Naprawdę, opcji jest kilka, właściwie pięć, no chyba, że liczymy jeszcze innych bogów. Ale ogólnie jest tak, cztery mamy z epoki, natomiast jeszcze mamy z bogów jakiś gniew do wyboru. Kolejnym plusem może być to, że jest sporo bogów. Nasze rozgrywki nie będą monotonne, nie będzie to samo, zawsze losujemy trzech, a jest ich więcej. Dodatkowo jest dodatek Ragnarok, który jeszcze bardziej zwiększa ilość bogów, no, regrywalność, niepowtarzalność, co rozgrywkę. I ostatni plus, tak mi się wydaje, jest przede wszystkim, a to zawsze będę powtarzał, rozmiar tej gierki. Naprawdę mieści się w dłoni, ma naprawdę olbrzymią zawartość. To jest tak świetnie skompresowana gra. Naprawdę, można by było to wydać w dużo większym wydaniu, typu, nie wiem, powiedzmy Pandemic czas Cthulhu, można by było to w tym wydać, po prostu więcej pustego miejsca by było. Tutaj oni są genialni, są w stanie naprawdę dużą zawartość w tak małym opakowaniu zmieścić. Jestem zawsze pod wrażeniem i tym razem również jestem. Z minusów oczywiście chciałbym wymienić rozgrywkę dwuosobową. Jest to w jakiś sposób rozwiązanie, żeby dwoje graczy mogło zagrać, ale mamy postawionych wrogów w kątach, gdzie mają świątynię, no i dwa zasoby ludzików. Problem się robi wtedy, jak chcielibyśmy podbić daną wyspę, żeby zdobyć runę. Musimy zdobyć minimum 7 punktów przychylności, punktów wpływów, co no jest, no jest trochę problematyczne, nie uważacie? Potrzebujemy mieć świątynię, kilku chłopków i dwóch na przykład chłopków i jeszcze mieć łódź, żeby przejąć kontrolę nad daną wyspą. No, sami powiedzcie, czy wam coś takiego odpowiada, czy nie. Najczęściej w rozgrywce dwuosobowej walka toczy się na tych trzech wyspach środkowych. No zmniejsza jakieś pole manewru. Minusem samej rozgrywki może być również draft. Pomimo dobrania kart możemy nie trafić w to, co chcieliśmy. Przykładowo mówię już o epoce drugiej czy trzeciej. Mieliśmy już plan jakiś podboju czy coś takiego. I karty, które dostajemy, no niestety nie pozwalają na zrealizowanie tego planu. Co potwierdza, że rozgrywka jest dynamiczna i trzeba naprawdę strategicznie gdzieś podejść, że kilka wariantów pozwoli nam wygrać tę rozgrywkę. Natomiast, co ja powiem? No, jeżeli tego nie dostosujemy, no to przegramy. Miałem takie rozgrywki, gdzie naprawdę miałem totalnie kiepskie karty, kompletnie miałem jakieś 2-3 ruchy zaplanowane, i żaden z nich nie siadł, ale mimo wszystko udało mi się jakoś obronić tę pozycję. Co prawda kończyłem rozgrywkę z dużą ilością zasobów, gdzie pod koniec rozgrywki raczej nie są już nam potrzebne te zasoby, raczej się z nich korzysta wszystkich. No ale co poradzę? No tak też bywa, to są karty, to jest losowość, z którą nie jesteśmy w stanie w jakiś sposób się zaprzyjaźnić. Minusem dla mnie również jest walka z najeźdźcami.
Walka ta występuje, jeżeli żaden z graczy nie zdecyduje się o walkę o daną kartę łask. Wtedy mamy kompletną losowość tego, co wypadnie. Czyli odsłaniamy górną kartę, no i patrzymy, co tam jest. Może wystąpić naprawdę potężny wojownik, który ma 13 siły i przegrywamy walkę. Dodatkowo najeźdźcy mają to, że zawsze opłacają koszt stali, jaki jest na kartach bitwy. Czyli jeżeli mamy 13 chyba miała 3 złoża metalu do opłacenia, oni to opłacają do strzału i walą nam 13. A my wystawiliśmy, nie wiem, 10, 9, żeby właśnie mieć dość silną kartę. Wiadomo, okej, inni przeciwnicy też mogli wystawić taką mocną kartę, natomiast oni straciliby te zasoby z własnej karty postaci. Natomiast my, no, przegrywamy, powiedzmy, wystawiamy tę 10, 11, też opłacamy koszt stali, no tam 1 czy 2, nie pamiętam dokładnie. Wiem, że 13 ma 3, bo to taka, tak zapamiętałem. Wydaje mi się, że 11 1, 12 2, ale to, no, mniejsza, nie o to chodzi. Powiedzmy, my opłacimy, tutaj wystawia, przegrywamy, nic z tego nie ma, przepraszam. Przepraszam, mamy łaskę od Boga, możemy ją wykorzystać, o ile przyda nam się w danej sytuacji. Bo nie zawsze tak jest. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o plusy i minusy. Sami zdecydujcie, czy wam gra taka odpowiada, czy nie. Sama rozgrywka trwa 45 minut, może nawet troszeczkę krócej. Wątpię, no dobra, w 4 graczy to tak nawet godzinkę zejdzie. Natomiast w 2 czy 3 graczy to jest naprawdę krótka gra. Bardzo przyjemnie się w nią gra. Łatwo tłumaczy się zasady. Natomiast każdy z was musi zdecydować, czy lubi taki mały format, czy coś takiego odpowiada. Niektórzy napiszą, że to już jest za duże, na przykład na mały format wakacyjny. No, tutaj kwestia oczywiście indywidualna. Natomiast mi jak najbardziej przyjemnie się grało w tę grę. Nie widziałem żadnych większych problemów. Instrukcja jest dobrze napisana, bez żadnych niejasności, przynajmniej jak dla mnie. Natomiast no, ma te kilka mankamentów, na przykład ta rozgrywka dwuosobowa. Ja najczęściej gram w 2 osoby, przez co, powiedzmy, będzie nieco mniej użytkowana przeze mnie niż na przykład małe epickie podziemie. Tam rozgrywka dwuosobowa jest w pełni skalowalna. Nie ma żadnych różnic między rozgrywką 3 czy 4 osobową, oprócz tego, że jest więcej graczy i troszeczkę szybciej się pochodnia przesuwa. Natomiast w grę bardzo przyjemnie mi się grało. Starcia ze znajomymi są naprawdę świetne. Nie będzie to jednak gra, do której będę tak często siadał jak na przykład do małych epickich podziemi. Tak jak już wspomniałem, no, skalowalność do 2 graczy jest dużo gorsza niż na przykład w tamtej grze. I no, polecam zagranie, bo jest to naprawdę ciekawy tytuł. Natomiast jeżeli ktoś szuka gry dwuosobowej, to może się troszeczkę zawieść. A na dzień dzisiejszy bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam oczywiście do obejrzenia poprzednich oraz na przyszłe. Co 2 tygodnie staram się wrzucić. A teraz bardzo dziękuję za obejrzenie. Zostaw łapkę w górę, jeżeli dotrwałeś do końca. Subskrypcję, jeżeli jesteś nowy i cię zainteresował mój kanał. A na dzień dzisiejszy to już koniec. Trzymaj się, do zobaczenia i cześć. Hej!